Na co klientka bądź klient mogą liczyć po przekroczeniu progu tego miejsca? Na same przyjemności na pewno. Oczywiście no, po wejściu to tak jak pani tutaj zwróciła uwagę, staramy się, aby to jakby wnętrze, które zaprojektował Sebastian, dawało taki spokój i właśnie wyciszenie, aby kosmetyki, które klient czy klientka będą chcieli sobie wybrać, były dobrane, dopasowane do konkretnej osoby. Wszystkie produkty są pochodzenia roślinnego, tak? Jakby ze względów ideologicznych nie wykorzystujemy oleju palmowego w żadnym z naszych produktów. Nie używamy również substancji ropopochodnych, substancji syntetycznych. Każdy użyty substrat w produkcji jest pochodzenia roślinnego, tak? Ponieważ mamy i olejki eteryczne, masła, oleje, o których pani wspomniała, woski, i to zarówno woski roślinne, jak i woski tutaj pszczele, tak? Bo to też jakby dbamy, aby te substancje naturalne były pozyskiwane też zgodnie z rytmem biologicznym i roślin, i tutaj w przypadku pszczół też zwierząt. W każdym z tych mydeł, nie wiem, tu mamy proste mydła z płatkami owsianymi, z węglem wspomniane przez panią i z solą z Morza Martwego. Co te płatki robią? Płatki same z siebie, płatki mają za zadanie wygładzić skórę. Wiemy często, jak, nie wiem, owsiankę pani, jeżeli się nałoży odrobinę owsianki na skórę, ona bardzo ładnie zabezpiecza. I tutaj to działanie jakby tego mleczka zawartego w płatkach owsianych ma być jakby kojące dla skóry. Czarne? To jest bardzo mocno oczyszczające mydło. Jak wiemy, nie wiem, tu do takich prostszych przykładów, żebyśmy się mogli posunąć, nie wiem, węgiel aktywowany jest używany w filtrach, we wszelkich miejscach, gdzie należy oczyszczać, czy powietrze, czy też wodę. No i tutaj on ma za zadanie bardzo głęboko oczyszczać skórę. Oczywiście, każda osoba, która zechce z nami wesprzeć nasze działania, jakby o dobro tutaj ogólnikowo powiem planety, staramy się w jakiś sposób to wynagrodzić tej osobie. Oczywiście przyjmujemy te opakowania, każda osoba, która nam je dostarczy, będzie mogła skorzystać z rabatu na zakup kolejnych rzeczy. No my oczywiście tutaj nie możemy użyć tych opakowań ponownie, ponieważ jakby procedury no bezpieczeństwa tak na to nie pozwalają. Chcieliśmy przede wszystkim zaprosić wszystkich, bo to są nasze piąte urodziny, jesteśmy 5 lat na rynku. To nasze takie pierwsze dziecko i chcielibyśmy, żeby wszyscy tutaj przyszli, wszyscy zakosztowali, spróbowali, powąchali, bo te kosmetyki naprawdę trzeba poznać, że tak spróbować ich, żeby wiedzieć, o czym my mówimy.